Jest 18.30, Olimpia Górska, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie Kroniki. Tragedia w Białce Tatrzańskiej. Nie żyje kobieta. Dziecko w stanie ciężkim zostało przetransportowane do krakowskiego szpitala w Prokocimiu. Nagrody w konkursie Patria Nostra przyznane. W Filharmonii Krakowskiej odbyła się uroczysta gala finałowa trzeciej edycji konkursu historycznego, którego ideą jest upowszechnianie wśród polskiej młodzieży wiedzy historycznej za pomocą nowoczesnych środków przekazu. W konkursie wzięli udział uczniowie z 273 szkół, w tym także młodzież polonijna z Białorusi, Kazachstanu, Litwy i Ukrainy. Na swój sposób, w nowoczesnych odsłonach, w postaci krótkich filmików lub animacji komputerowych, uczniowie polskich szkół postanowili ożywić i przypomnieć znaczące wydarzenia z kart historii Polski oraz ich bohaterów. Robiliśmy film na temat Bitwy pod Oliwą, bo ten temat nas bardzo zainteresował, bo to było pierwsze zwycięstwo Polski w bitwie morskiej. Film był o porwaniu księdza Jerzego Popiełuszki. W naszej prezentacji skupiliśmy się na kulminacyjnym momencie, czyli scenie jego śmierci. Realizowaliśmy ten film przy pomocy wypożyczonego samochodu milicyjnego oraz sami wcielaliśmy się w rolę głównego bohatera, którym był właśnie ksiądz Jerzy Popiełuszko. Na konkursie Patria Nostra swoje filmy i animacje zaprezentowały także szkoły z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu. Dla moich uczniów, którzy uczęszczają do klasy polskiej w Aumaty, uczestnictwo w takim konkursie to na pewno bardzo ważna lekcja historii. Taka lekcja historii, której nie można przeprowadzić podczas zwykłych zajęć. Konkurs to po pierwsze wartość historyczna, ale po drugie sposób na to, aby pokazać, jak wiele talentów posiada szkolna młodzież. Dla uczniów szkół to jest wspaniałe, bo ten młody człowiek, żeby już uświadomił sobie, tu jest moja ojczyzna, tu są moje dzieje, tu jest moja historia, tu jest język, moja wiara, moja religia, to jest wszystko moje dziedzictwo. Telewizja Polska opiera się na wartościach i chce się na tych wartościach opierać. To jest wydarzenie wyjątkowe, bo budzi wśród młodzieży nie dość, że ambicje twórcze, to jeszcze promuje polską historię, więc fantastyczne połączenie. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie. Laureaci wszystkich trzech miejsc pojadą w nagrodę do Brukseli. Prace konkursowe będzie mógł zobaczyć każdy. Będą emitowane na telebimach reklamowych na terenie Krakowa. Anna Hebda, Kronika.